Wigilia dla samotnych w Radomiu zostanie zorganizowana już po raz trzeci. Pewną tradycją w naszym mieście stało się, że taka wigilia, jak również śniadanie wielkanocne odbywają się w naszym mieście, żeby żadna osoba, żaden mieszkaniec naszego miasta nie czuł się w święta samotny w tym czasie, kiedy właśnie ta samotność najbardziej doskwiera. Wigilię dla samotnych organizują Fundacje Chrześcijańska Droga Życia i Wolne Miejsce. Naszym podstawowym celem jest to, żebyśmy właśnie tak jak pan prezydent wspomniał, stworzyli imprezę, na której będzie właśnie taka rodzinna, serdeczna, radosna atmosfera stworzona właśnie dla tych osób, które są rzeczywiście same albo czują się samotnie. Pierwsze spotkania dla wolontariuszy planowane są na początek października. Organizatorzy zapraszają także do współpracy inne działające w mieście organizacje pozarządowe. Wszyscy zainteresowani współpracą mogą kontaktować się z organizatorami Wigilii dla Samotnych pod numerem telefonu 608 487 904.